Dzień dobry moi drodzy, nazywam się Oskar Jursza i biorę odpowiedzialność prawną za wszystko to, co w tej chwili powiem. A mówię to z tego względu, że mam dość. Jestem zmęczony oszustami, naciągaczami, nieudacznikami, którzy nie wiedzą, co sprzedają lub wiedzą i przed wami jako klienci, przed wami klientami, tą prawdę ukrywają. Ukrywają, żeby na przykład mieć jakieś korzyści materialne, więc jest to oszustwem, więc nazywając ich oszustami, nie mylę się. O czym mówię? Mówię o spiekach kwarcowych. To już po raz kolejny ten temat ja będę ciągle wałkował, ciągle wałkuję i nadal widzę, że zadajecie mi pytania na maila, klienci indywidualnie zadają mi pytania na maila, że kupili produkt Laminam i mówili, że to jest spiek kwarcowy i spiek kwarcowy nie jest gresem. Bzdura. To jest kłamstwo, to jest oszustwo. Jeżeli ktoś wam coś takiego powiedział, to albo wierzę, mam nadzieję, nie wiedział, nie miał wiedzy na temat produktu, jaki sprzedaje, numer jeden. Numer dwa, jeżeli wiedział, to was oszukał, oszukuje. Jeżeli ktoś mówi, że spiek kwarcowy nie jest gresem, laminamu, kerlite, silceramikę, florgres, rex, cerium, kale Italia, grespania, tubondzin, ta Pietra Santa 120 i ta cała ich kolekcja 120 na 240 cm, cieniutka, ona jest wykonywana w dokładnie tej samej technologii, w której produkuje laminam. Mają maszyny od System Ceramics. System Ceramics zaopatruje laminam w swoje maszyny. W zasadzie najpierw powstało laminam, później System Ceramics. I żeby tą technologię po prostu laminam zaczął udostępniać z czasem. No ale to już jest inna kwestia historii, więc nie będziemy w tej chwili o rzeczach takich historycznych mówili. Ale jeżeli nie wiedzieliście, to już wiecie, że System Ceramics, czyli dokładnie ta sama technologia, którą wykorzystuje laminam, wykorzystuje też polski tubondzin do swoich płyt Pietra Santa, te marmury, kalakaty, statuario i tak dalej, i tak dalej. I są to wszystko gresy. Laminam produkuje wielkoformatowe płyty gresowe. Jeżeli ja na małego Fiata nalepię znaczek Ferrari, to czy waszym zdaniem będzie to Ferrari, czy cały czas będzie to maluch? Jeżeli ja na płytę gresową laminamu, i laminam tylko takie płyty produkuje, nalepię znaczek, że jest to spiek kwarcowy, to będzie to spiek kwarcowy, czy będzie to cały czas gres? Będzie to cały czas gres. Nazwę spiek kwarcowy ja dopuszczam tylko w jednej kwestii. Nazwę spiek kwarcowy dopuszczam w kwestii opisania produktu. Jeżeli jestem u mojego klienta i mówię spiek kwarcowy, to on automatycznie wie, że ja mówię o dużej płycie, o dużym formacie, cienka, z reguły cienka, no bo są to płyty 3-5 mm, dwunastki też są i już gdzieś tam słyszałem, że dwudziestki się pojawiają, 20 mm, czyli dwucentymetrowe. Natomiast mój klient wie, że ja cały czas mówię do niego i cały czas mu sprzedaję gres. A spiek kwarcowy jest tylko określeniem, żeby on wiedział, że mówi o dużym formacie. I tak to powinno działać w polskim społeczeństwie, tak to powinno działać w przekonaniu polskich klientów i tak powinni mówić dystrybutorzy, że jest to płyta gresowa, sprzedają gresy, gres porcelanato. Proste pytanie. Możecie spytać takiego dystrybutora, ile kwarcu jest w takiej płycie? Nie odpowie wam. Nie odpowie wam, ponieważ takiej wiedzy nie mają, nie posiadają. Z reguły nie interesuje ich, z czego jest zrobiony produkt, jaki to jest produkt. Powiedzieli, że mają tak mówić i mówią. Więc powiem wam. Mam tu dane od firmy Laminam. Italia. Włoska firma, która we wszystkich włoskich katalogach praktycznie pisze, że produkują płyty, że produkują gres porcelanato. Z Marazzi też robi takie płyty. Zresztą wejdźcie na stronę, nie wiem, Florgres, Cale Italia, czy tam, nie wiem, kto inny, zobaczycie, że tam jest napisane wszędzie Kerlite, tam jest napisane gres porcelanato. Tam nie ma jakiegoś spieku kwarcowego, czy Pincolino, Palino, Picipolo, Duparolo, że tak powiem. Nie ma czegoś takiego. Więc już wam mówię jeszcze raz. Kwarcu w płycie laminamu o grubości 5 lub 3 mm jest dokładnie od 20 do 30%. Skaleń, przepraszam, skaleń
I tutaj mamy Na i K, to są dwa materiały. Już Wam mówię, żebyście wiedzieli, co to jest. Na to jest sód, a K to będzie potas bodajże. Teraz wybaczcie mi za moją za chwilę ciemności w głowie. Tak, potas i sód to są dwa produkty, które występują w ilości od 40 do 50%. Później mamy kaolin, później mamy other clay materials, czyli inne materiały iliaste. Może to być na przykład talk, tak na szybko Wam podpowiem. Później jest colored organic, inorganic pigment, przepraszam, bo tam nie ma żadnych rzeczy organicznych. W gresach nie ma rzeczy organicznych, no chyba że może w jakichś chińskich. Natomiast Włosi mają bardzo wygórowane normy. I gres to jest gres, koniec, kropka, więc colored inorganic pigments maksymalnie 10%. Są to kolorowe pigmenty nieorganiczne, przepraszam, które służą do nadania koloru płycie. Mamy też glue, czyli klej. Nie, spokojnie. I mamy też fiberglass. Są wersje trójki, piątki, czy nawet i 12 mm, czy grubsze płyty, które są od spodu wzmacniane z siatką z włókna szklanego. Więc tam mamy wykorzystywane 1,4% na całą powierzchnię tego kleju specjalnego i fiberglass, czyli włókno szklane. W samej płycie, w samym materiale mówimy o włoskich producentach, nie ma żadnych klejów, nie ma żadnych dodatków, nie ma innych rzeczy. Zresztą na moim kanale YouTube znajdziecie bardzo konkretny film, gdzie jest, to jest stary film co prawda już, ale przedstawia całą produkcję wielkoformatowej płyty gresowej, jak ona wygląda z fabryki, bezpośrednio z fabryki. Więc jeszcze raz, kwarc od 20 do 30%. Czy to pozwala mówić, żeby to są spiki kwarcowe? No wiecie, jeżeli zobaczę, że tam na przykład potasu i sodu jest więcej od 40-50%, no to mógłbym powiedzieć, że to są płyty potasowo-sodowe na przykład. Czemu nie? No nieważne. No ale taki jest cały zestaw. Są to oczywiście nieorganiczne materiały, więc informacja o tym, że produkt jest zrobiony z produktów naturalnych. Recykling tych płyt, bo dużo się mówi, że są to produkty naturalne, które można poddawać recyklingowi jak najbardziej. Zresztą firmy, które na przykład posiadają certyfikat LEED, z tego co się orientuję we Włoszech, to są firmy, które do ponownej produkcji chyba muszą przeznaczać przynajmniej 60% odpadów, czyli ten materiał automatycznie gres sam w sobie jest materiałem, który można poddać recyklingowi, oczywiście poprzez odpowiednie oczyszczenie i tak dalej, ale część jego można wykorzystać w ponownej produkcji. I tak to wygląda. Moi drodzy, ponieważ ja otrzymuję dużo informacji, że od wielu klientów, którzy kupili produkty nie mojej marki, bo ja tego nie robię, ja biorę odpowiedzialność za to, co sprzedaję, co dostarczam, ponieważ ja w Polsce współpracuję z dystrybutorami, i dystrybutorzy sprzedają produkty, które im dostarczam. Przykładowo Seal Ceramic, wielkoformatowe płyty gresowe z kolekcji Lightcare. Ale ja biorę za to odpowiedzialność. Jeżeli do mnie dzwoni klient, to moim obowiązkiem jest poinformować go, jaki to jest produkt, z czego jest zrobiony, jaki klej powinien zastosować na bazie tego, do czego, gdzie tą płytę on chce przymocować, przykleić, zastosować. To jest bardzo, bardzo ważne. Natomiast wielu z Was niestety, z e-mail, jakie dostaję od ludzi, którym staram się pomóc, to są Wasi wspaniali, zajebiści klienci do momentu, dopóki nie zapłacą i nie odbiorą towaru. Jak już zapłacą i odbiorą towar, to macie ich w głębokim poszanowaniu. I to jest bardzo nie fair, to jest bardzo nieuczciwe, to jest bardzo nieodpowiedzialne. I zacznijcie informować ludzi, że spieki kwarcowe to tak w rzeczywistości są wielkoformatowe płyty gresowe. To nie jest produkt lepszy od gresu, ponieważ jest to gres. Koniec, kropka. I czas skończyć z tą ściemą, czas skończyć z tymi bredniami, z tymi bzdurami, które są wciskane klientowi. Czas skończyć z tymi oszustewkami małymi. Spieki kwarcowe to gresy. Ja, Oskar Jurza, biorę za to, co w tej chwili powiedziałem, pełną, prawną odpowiedzialność. Jeżeli komuś się nie pasi, jeżeli ktoś uważa, że skłamałem, możemy się spotkać w sądzie. Nie ma problemu. Cześć.